Hej, z tej strony Ewelina. Przychodzę do Was jak zawsze z challenge'em, tylko troszeczkę nieco później, bo w niedzielę, ponieważ źle się czułam ostatnio i tak sobie pomyślałam, że nie będę tego nagrywać wczoraj, tylko nagram to dzisiaj i Wam dzisiaj wrzucę. Więc jak widzicie, udało mi się zrobić 12 za drugim podejściem, ale powiem Wam, że wziąłam sobie taki, wiecie, z dupy dek, bo najpierw jeden gościu mnie rozwalił, no i przypada mi jedna szansa. Takim chyba popularnym deckiem wtedy, bo był klon, był balon, był freeze i tak dalej. No i rozwalił mnie gościu tak dwa razy, nie? No tak sobie myślę, kurde, no to wypada zmienić deck. No i wzięłam golema, no i udało się 12. Od tych dwóch porażek zrobiłam 12, więc jestem siebie zadowolona. Zagrałam tym deckiem. Wzięłam ten deck od mojego znajomego. Tylko on tutaj miał pewne zmiany, ale ich nie pamiętam. Ale mniej więcej tak ten deck wygląda po mojej przeróbce. Jeżeli ktoś nie ma Inferno Dragona, no to nie wiem, co może za to zastąpić. Musiałby jakoś, nie wiem, pokombinować czy coś. Może Inferno Tower? Chociaż no w sumie Inferno Tower byłoby dobre. Ale dwa budynki w deku? Nie wiem, nie znam się na tym. Zagramy może sobie jedną walkę tym deckiem. Nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie chciał ze mną zagrać. No ale zobaczmy, może ktoś się skusi. Zaczekamy chwilę. No i potem przejdziemy do całego openingu. Napiszcie od razu w komentarzu, jak Wam poszedł challenge i czy Wy też tak się denerwowaliście jak ja. Widzę, że nikt nie chce z nami zagrać. Szkoda. No chłopaki, dobra, ktoś się skusił. Ciekawe, czy ktoś w ogóle wie, że gramy to. Bartek. Dobra. No, tak mniej więcej jak grałam, to ten grobek. To zawsze miałam, wiecie, na tego balona, klona i tak dalej, nie? Na jakieś elity czy coś. No i potem puszowałam całym golemem, baby dragonem, inferno dragonem i tak dalej. Widzę, że Bartek chyba nie zmienił deku, ale w sumie nawet nie miał prawa wiedzieć, że tak po prostu ta walka będzie wyglądała. Ale to nic, tak, chcę Wam po prostu tylko mniej więcej pokazać, jak ja tak grałam. Oczywiście grałam tak byle jak, nie? I jak zawsze, byle tylko coś ugrać, wiecie o co chodzi. Bang, 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 ciągle spamowałam. Czasami potrafiłam wypuścić dwa baby dragony, dwa mega miniony, dwa inferno dragony, baby dragony i tak wiecie, no spamowałam. No i tak to mniej więcej wygląda. Dzięki Bartek. Wkurzył się, ale to nic, tylko chciałam po prostu Wam pokazać. No i tak to mniej więcej wyglądałam. Broniłam się tym grobkiem, nie? No i potem wszystko atakowałam. Generalnie wszystko spoko poszło. Dobra, no to zbieramy kasę. Może wypadnie nam jakaś legenda. Jeżeli nie, no to trudno. Wiadomo, liczmy standardowo na Firebole i Mega Miniony Gold. Gobliny, mini P.E.K.K.A. Gobliny, gobliny, znowu gobliny. Muszkieterka, szkoda, nie ma legendy. Jaki epik. 5 balonów. Spoko, bo zbieram. Nie było tak najgorzej. Tak się prezentuje mój drop. No i napiszcie w komentarzu, jak Wam poszło. Jeżeli Wam się spodoba, no to wiadomo, łapka w górę i kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. Do następnego, buziaki.